alarm przeciwpowietrzny. Chyba 7 albo 8 dzisiaj. Wchodzę do piwnicy. Najważniejsze dla Salezjanów to praca z dziećmi i młodzieżą. To zawsze wpływa na psychikę, szczególnie dzieci, gdy musieli ojcowie pójść na front, gdy słyszały bombardowania, gdy uciekały do schronów. Dlatego dla tych dzieci chcemy zorganizować coś, co może im pomoże po części o tym zapomnieć, bo wszystkim się zapomnieć nie da. Takie kolonie, czas wakacyjny, czas, w którym będziemy starać się razem z nimi poprzez zabawę, poprzez gry, poprzez także wspólne dyskusje, wspólne wędrówki, wspólną modlitwę, tworzyć atmosferę wspólnoty, atmosferę domu, atmosferę rodziny. Jest to ogromny problem. Gdy towarzyszyliśmy w naszej szkole, gdy przybiegały do schronu pod szkołą, bo każda szkoła także budowała schron, wtedy widzieliśmy w ich oczach właśnie tą niepewność, widzieliśmy to ogromne cierpienie, ten strach przed tym, co będzie, ponieważ jakaś rakieta przyleciała nad Żytomierzem. A dziecko podstawowym pragnieniem jest być bezpieczne, być w ramionach ojca, być w ramionach matki. Маленький вопрос. Как да. Это ни странно звучало бы. Владыка Виталий. Яночка. Так, тихо. Как вы переехали границу? Потому что я хочу, чтобы папа приехал к нам. Да, она, там много, действительно большие, то есть, ну из-за того, что как бы, да, что у меня, спокойно. А я говорю, что мне нужно ехать организовать гуманитарную помощь. Придет свое время, и вы к нему приедете, не он к вам, а вы к нему приедете. Moi drodzy, jestem teraz na lotnisku. Wiele ludzi już zaczyna wyjeżdżać gdzieś na wakacje, na urlopy. Niestety dla ukraińskich dzieci i młodzieży w tym roku tych wyjazdów nie będzie dużo albo nie będzie wcale. Z różnych przyczyn ci młodzi ludzie nie mogą sobie pozwolić na takie wyjazdy albo nawet na wakacje wewnątrz kraju, wewnątrz Ukrainy, bo tam toczy się wojna. Нехай тебе, Вікторія, благословить всемогутний Бог, Отець і Син, і Святий Дух. Амінь. Давай, все буде добре. Тише мене. Кого ще поблагословити на дорогу? Олег, мало, привісяти там. Chciałbym bardzo serdecznie podziękować Salezjanom z Krakowa i takiej wspólnocie Dobrego Samarytanina z Nowego Jorku. Podziękować Paulinom z tak zwanej amerykańskiej Częstochowy za wszelką pomoc, która ma naprawić, można powiedzieć, ten problem i dać możliwość dzieciom, aby się naprawdę oderwać swoimi myślami, czasem nawet sercem od tej wojny i odczuć naprawdę ciepło. Bardzo tego potrzebują. Serdecznie dziękuję wszystkim, którzy pomagają naszym dzieciom w tym i bardzo serdecznie zachęcam do współpracy. Jak Ciebie zawód? Można mieć pełną maszynę, dzieci, rodzinę, można. Otwieramy bagażnik, a w bagażniku jest tutaj, proszę ja Ciebie, klient. Proszę bardzo, elegancko. Jak się jechało? Dobrze? Cały autokar z małym dzieckiem nawet. Normalnie, sama radość. Tu jest rodzinka, którą dowieźliśmy. Bardzo fajna rodzinka z dziećmi. Musieliby kilometrami iść, a dojechali elegancko. Patrzcie na te małe dzieci biedne, zagubione z rodzicami. Wszystko to do Polski jedzie normalnie. Zachciał się po tej wojnie. Kuku! 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 Salezjanie to przede wszystkim praca z dziećmi i młodzieżą. To po prostu bycie razem z nimi i bycie dla nich. Dlatego w Żytomierzu chcemy w lipcu dwie duże półkolonie dla takich dużych grup, 120-150 dzieci, zorganizować w naszej szkole na Bohuni. Dlatego serdecznie z góry dziękujemy za te plany. Dziękujemy Małgosi, Grzegorzowi, wam wszystkim, którzy się w to angażujecie, a także wszystkim, którzy chcą nam pomóc w sposób materialny, bo jak wiemy, Ukraina przeżywa teraz także kryzys gospodarczy, żeby coś zrobić, coś na wysokim poziomie, coś dla dzieci, no to trzeba po prostu także poszukać środków. I obiecujemy modlitwę. Modlitwę i uśmiech dziecka, bo ten uśmiech dziecka często jest największą zapłatą. I ten czas najbliższy jest czasem, w którym będziemy wspólnie
razem tworzyć cywilizację miłości, o którą prosił Jan Paweł II. Cywilizację miłości. Jeżeli nie my, to kto?